Nowe pociągi dla Kolei Śląskich, choć trzeba będzie na nie jeszcze trochę poczekać. W czwartek Zarząd Województwa Śląskiego podpisał umowę z wykonawcą na inwestycję wartą ponad 1 mld zł. Kiedy pociągi trafią na tory, o tym Paweł Jędrusik. Podpisanie umowy najpierw miało dotyczyć dostarczenia 22 pociągów EZT, ale wiadomo już, że będzie ich 26. Co istotne, w ramach zamówienia województwo śląskie może liczyć na serwisowanie pociągów do 2035 roku. Są już plany na nowy tabor. Na pewno część z tych pociągów, o której była mowa dzisiaj podczas podpisania na tej konferencji, będzie zastępowała te najstarsze elementy składu naszego. To jest około 13 EZ-ów, wymienilibyśmy jeden do jeden, bo należałoby im już dać odpocząć, ale z tej ilości to jeszcze jest drugie tyle, po to, żeby można było pewne rzeczy pokryć i te potrzeby, które są zgłaszane przez naszych pasażerów. Dzięki temu będziemy mogli obsłużyć jeszcze więcej tras w przyszłości, czyli trasy na Pyrzowice, czyli rewitalizacja trasy kolejowej Jastrzębie-Katowice. No, nie raz słyszymy, że jest potrzeba, jakby to powiedzieć, dogęszczenia siatki połączeń, ale ją trzeba mieć czym dogęścić. Dzisiaj Koleje Śląskie liczą tabor w około 59-60 sztuk, który nie zawsze też jest sprawny. Nowe pociągi do Kolei Śląskich mają trafić do 2026 roku. Ich koszt to 1 300 000 000 zł.